Witajcie. Pies to rzecz jasna najlepszy przyjaciel człowieka. Tak to działa, ale tylko wtedy, gdy dany człowiek to nie przestępca, a pies to nie mastiff argentyński czy neapolitański. Uwierzcie mi, lepiej nie denerwować tych zwierząt. A dzisiaj wyjaśnimy wam dlaczego. Cane Corso. Nawet najbardziej zwinny intruz na pewno nie ucieknie przed tym potworem. Zobaczcie, jak Cane Corso bezlitośnie wgryza się w rękę wroga. Cóż, nic dziwnego, bo przodkami tych psów były starożytne rzymskie psy należące do gladiatorów. Jak w ogóle można mieć takie stworzenie jako zwierzę domowe? Sekret tkwi jak zawsze w odpowiednim treningu. Jeśli Cane Corso będzie dobrze wyszkolony, nigdy nie zaatakuje bez powodu. W niektórych krajach hodowla tego psa podlega ograniczeniom lub całkowitym zakazom. Tak się stało na przykład na Bermudach. Kangal. Poznajcie tego psa z najpotężniejszymi szczękami na świecie. Jeśli Kangal stoi na tylnych łapach, ma duże szanse, by być wyższym od swojego właściciela. Nie każdy może sobie poradzić z tą bestią. Zerwie się ze smyczy i co wtedy zrobicie? Sam widok jego zębów działa lepiej niż jakikolwiek system bezpieczeństwa. W czasach starożytnego Babilonu te psy zabierano na polowanie na lwy i konie. Dziś w Turcji to pies stróżujący numer jeden. W niektórych krajach Kangala wykorzystuje się do ochrony zwierząt gospodarskich przed gepardami. Na przykład na terytorium Danii nie można jednak posiadać takiego psa. Prawo na to nie pozwala. Dog argentyński. Od tego psa nie można oczekiwać litości. Jeśli przestępca będzie z nim sam na sam, raczej nie powinien liczyć na cud. Dog argentyński atakuje błyskawicznie i idzie przy tym na całość. Nie bez powodu rasa ta została wyhodowana specjalnie do polowania na dzikie pumy. Nawet podczas treningu pies nie zawsze może oszacować swoją siłę. Pozwolenie temu psu na zabawę z dziećmi lub innymi zwierzętami nie należy do dobrych pomysłów. Statystyki mówią same za siebie. Ta rasa jest zakazana w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Norwegii. Rottweiler. Cesarze rzymscy lubili zabierać ze sobą te psy na bitwy. Na widok ich szczęk nawet najbardziej odważny przeciwnik z pewnością wariował ze strachu. Widzieliście te umięśnione łapy? Wielu bywalców siłowni będzie ich im zazdrościć. Ta rasa została zakazana m.in. w Katarze, Izraelu i Malezji. Dog kanaryjski. Siła szczęki tego olbrzyma wystarczy, by zawisł w powietrzu w takich warunkach, w jakich będzie to konieczne. Dla przykładu łapiąc się tylko rękawa wroga. Biorąc pod uwagę, że ten kolos waży 60 kg, staje się naprawdę przerażający. Nawiasem mówiąc, w drugiej połowie ubiegłego wieku ta rasa uczestniczyła w walkach psów. Dobrze, że dziś takich zabaw zakazano. Sama hodowla doga kanaryjskiego podlega zakazom w niektórych stanach USA, a także w Australii i we Włoszech. Ten pies jest zaskakująco wytrzymały i silny, ale co więcej, prawie nie odczuwa bólu. Oznacza to, że w każdej walce może poświęcić dosłownie wszystko. Amerykański Bandog. Ten pies potrafi dosłownie wszystko, nawet biegać po ścianach. Raczej nie przyniesie ci kapci czy piłki, a prędzej ofiarę w zębach. Amerykańscy hodowcy zajmują się tą rasą od lat, marząc o stworzeniu idealnego psa obronnego. Prace wciąż trwają. Chociaż buldogi można wyszkolić i dobrze dogadują się one z ludźmi, lepiej by nie mieszkały z innymi zwierzętami. Te psy są strasznie zazdrosne o swoich właścicieli i nie tolerują konkurencji. W Rumunii i Szwajcarii za hodowlę tych psów można trafić do więzienia. Mastiff neapolitański. Nie można nazwać tych psów zbyt ładnymi. Przedstawiciel tej rasy kilka lat temu otrzymał nawet tytuł najbrzydszego psa świata. Wiele fałd skórnych na pysku mastifa neapolitańskiego ma swój cel. Służą one jako rodzaj naturalnej zbroi w walce z wrogiem. W kwestii pilnowania z mastifem neapolitańskim niewielu może konkurować. Istnieje jednak ryzyko, że ten pies będzie niebezpieczny dla właścicieli, szczególnie przy niewłaściwym wychowaniu i bliskim kontakcie z dziećmi. Dlatego władze Singapuru, Rumunii i kilku stanów amerykańskich postanowiły zakazać jego hodowli na swoim terytorium. Rhodesian Ridgeback. Te psy są bardzo umięśnione i wytrzymałe. W krajach afrykańskich często zabiera się je na safari. Mała grupka takich zwierząt może bez większego problemu zdominować lwa. W domu wydają się jednak zabawne i dobroduszne jak szczeniak. Na Bermudach posiadanie takich psów zostało zakazane. Pitbull.
Bez wątpienia Pitbull to najsłynniejszy pies bojowy na świecie. Jego szczęki i mięśnie robią wrażenie na każdym bez wyjątku. Pitbulle nie mogą być hodowane w Australii, Kolumbii, Malezji, Nowej Zelandii i dziesiątkach innych krajów. W niektórych miejscach uważa się je nawet za rodzaj broni. Pitbulle odziedziczyły swoją dzikość po buldogach, ale z drugiej strony przyjazne usposobienie po staroangielskich terierach. W pewnym sensie te psy to więc przykład sprzecznej konfiguracji. Doberman. Tego psa nie można hodować na Bermudach, a także w Malezji i w Katarze. Dobermany to bardzo silne psy i znakomici stróże. Podczas II wojny światowej służyły nawet w amerykańskiej piechocie morskiej. W kręgu rodzinnym dobermany wolą wykorzystywać swoją energię podczas gry w piłkę i w czasie innych psich rozrywek. Niemiecki bokser. Niemieckie boksery wykorzystywane są jako strażnicy, ratownicy, ochroniarze, posłańcy i przewodnicy. Nawiasem mówiąc, nazwa tej rasy wiąże się z zachowaniem podczas walki. Pies uderza przeciwnika łapami, tak jak bokserzy na ringu. Zwierzęta tej rasy mają uniwersalną grupę krwi, dlatego często stają się dawcami. Nie są szczególnie niebezpieczne, jeśli oczywiście będą odpowiednio wychowane. W Katarze mimo to zakazano ich hodowli. Dog niemiecki. To nie tylko doskonali stróże, ale też rekordziści. Dogi niemieckie uważa się za najwyższe psy na świecie. Średnio wysokość psa wynosi 80 cm. Rekordzista będzie oczywiście większy. Nazywał się Giant George i wpisano go do Księgi Rekordów Guinnessa. Gdy ten pies stał na tylnych łapach, jego wzrost sięgał 2 m i 20 cm. Te psy praktycznie nie są agresywne. Aby mogły zdecydowanie i błyskawicznie zaatakować cel, trzeba je najpierw specjalnie przeszkolić. Bull Terrier. Ten pies jest znacznie mniejszy od wielu psów z tego wideo, ale uwierzcie, że śmiało rywalizowałby z nimi o tytuł najbardziej agresywnego psa na świecie. Bull Terrier jest nawet gotowy poświęcić życie, by uratować swojego pana. Znane są przypadki, gdy pies tej rasy doznał kilku ran postrzałowych, a i tak nie rozluźnił ugryzienia wroga. Ta rasa została zakazana na Bermudach i w niektórych innych krajach, takich jak Katar czy Izrael. Tosa Inu. Ponad 100 lat temu Japończycy zdecydowali, że potrzebują własnej rasy psów bojowych. Pojawił się więc Tosa Inu, którego natychmiast zaczęto używać w walkach psów. O ile niemal na całym świecie tego rodzaju rozrywka jest od dawna zakazana, w Japonii ten sport nadal kwitnie. Jedyną dobrą rzeczą jest to, że organizatorzy dbają, by żaden z psów naprawdę nie ucierpiał podczas rywalizacji. Główną wadą tej rasy wydaje się to, że nie są one genetycznie przystosowane do życia pod jednym dachem z innymi psami. Lepiej też nie zostawiać go sam na sam z dziećmi. Lista krajów, w których posiadanie Tosa Inu podlega najsurowszym zakazom, jest bardzo długa. Znalazły się na niej m.in. Norwegia, Francja, Włochy, Izrael czy Australia. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, możecie polubić to wideo. Do zobaczenia wkrótce!